No to może. Właśnie w tamtym sektorze teraz by się znajdował, ale go nie ma. Mariusz Idzik gdzieś tam nie czuje się tak dobrze. No i mamy chyba rzut karny, tak jest, sędzia wskazuje na 11 mecz. No to pora się obudzić, drodzy Państwo, 43 minuta meczu. Jeszcze będziemy mieli jakiś mocny akcent na... Gordillo. 1-0! Bardzo ładnie uderzył to Gordillo, tak w stylu troszeczkę Andreasa Breme z finału Mistrzostw Świata w 1990 roku, gdzie właśnie... Boruń, wycofanie do tyłu, chodzi tutaj piłka, Bargiel. Próba przerzucenia piłki nad obrońcami rywala, to się nie udało. Olivier Wypart. Marcel Żyla. Gerstenstein do środka, dobre uderzenie i bramka! Ależ się nam zaczyna ta druga połowa, no z wysokiego C, nie marnują czasu, nie próżnują goście, to się nazywa odpowiedź. Zakotwiczyna stałe Śląska Wrocław, bo zasadniczo wydaje mi się, że to jest jego cel. Giel. Piotr Giel, wrzutka w pole karne, no i teraz może być okazja Gordillo, jeszcze tam idzie na dobitkę, KKS 2-1! No i mamy to, mamy to. Bardzo ładna asysta Piotrka Giela, spory błąd tutaj w defensywie popełnia w tej sytuacji Szymon Michalski. Daleko, daleko od własnej bramki. Już słyszymy tutaj, no jeszcze będzie chyba w tym spotkaniu. Jeszcze będzie w tym spotkaniu coś do odnotowania. Czerwona kartka, drodzy Państwo. To jest przecież Piotr Giel na 3-1. Pewnie wykonana jedenastka Piotrka Giela, no i mamy bramkę na 3-1. Koniec tego meczu, równo z tym golem, ostatni fragment, kurtyna opada nad stadionem KKS-u Kalisz. Pewne zwycięstwo drużyny Bogdana Zająca, choć były lepsze i gorsze.